Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jako dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. To fragment z Ewangelii świętego Marka. Patrzymy na Jezusa i na jego zachowanie wobec dzieci. Wydaje się, że autorowi Ewangelii wręcz brakuje słów do opisania wielkiej czułości, serdeczności, jaką Jezus żywił wobec dzieci. Oczywiście niektórzy mogą powiedzieć, że dziecko w zasadzie jest samolubne, jest grymaśne, że może być kapryśne, niestałe. To prawda. Jednakże Jezus widzi w duszy dziecka takie zalety, które są ważne dla nas wszystkich, a które mogą kształtować w nas piękne człowieczeństwo. Dziecko jest zdolne do bezwzględnej wiary. Jest otwarte na prawdę, nie mędrkuje, nie powątpiewa, a jest pełne właśnie takiej wiary, o jaką Jezus walczy dla naszych serc. Dziecko jest pełne prostoty i szczerości. Zwróćmy uwagę, z jaką prostotą i radością i wdzięcznością dziecko przyjmuje dary od dorosłych, jak jest zapatrzone w swoich kochających rodziców, jak im ufa, jak bezgranicznie potrafi poddać się ich prowadzeniu. To wszystko prowadzi nas do uświadomienia sobie, jak mamy przyjmować Królestwo Niebieskie. Prowadzi nas to do otwarcia się na naukę Chrystusa, do wejścia w postawę ufnego dziecka. Maryjo, pomagaj nam w dobrym używaniu naszej wolności, bo zbyt często pragniemy, by to, co nasze, było w centrum. Ubóstwiamy zbyt często samych siebie, a przez to odcinamy się od Pana. Tracimy zdrowy dystans do samych siebie. Potrzebujemy, Maryjo, przez naszą codzienną modlitwę na różańcu rozpalać w sobie Twoje zapatrzenie, ufne poddanie się Panu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.